Witajcie w dzisiejszym filmie. Witam was tutaj wszystkich razem tutaj z tymi króliczkami, które sobie wcinają sianko. Tylko, że akurat coś się tak odwróciły tyłkami, że nie widać ich głów, ale niech sobie wcinają. Dzisiaj film w niedzielę. W niedzielę nagrywam. I tuż po live'ie, na którym bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli. Bo naprawdę sporo osób było. No i wbiliśmy też na tym live 200 subskrypcji. Za co też bardzo dziękuję. I można tak powiedzieć, że z tym filmem się tak śpieszyłem, nie śpieszyłem, gdzie pokazywać miałem tego samca nowego. Ale to przy okazji tutaj dzisiaj zobaczycie go. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na mnie zły, że tak długo z tym zwlekałem. Ale też przez te wichury nie chciałem się zbytnio nagrywać, bo nie było słychać zbytnio, a to znowu musiałem foliaka reanimować trochę, ale o tym to może prędzej już na live pogadamy, który dzisiaj jeszcze też będzie, bo po wbiciu tych 200 subskrypcji chciałem tutaj nagrać wam filmik, żeby był dzisiaj, no i potem jeszcze może uda się zrobić jakiegoś live'a koło 18-19, więc też zapraszam wszystkich. Ale dobra, co do tego filmu, co tutaj będzie, a więc osoba prosiła mnie o zrobienie no stanu hodowli, ile mam królików tutaj na dzień dzisiejszy, a więc no tutaj ten komentarz, jak go znajdę, a no znajdę go raczej na pewno, to zamieszczę go tutaj. I tak, zaczniemy może tutaj od tej klatki po lewej, zaraz na samej górze. Tutaj są te dwie samiczki, co były ostatnio. Jedna po barance, druga po wiedeńskiej. Rosną sobie fajnie. Do nich właśnie dokupiłem tego samca, bo one są z maja, bodajże musiałbym sprawdzić tam, gdzie sobie zapisuję wykoty. No, więc one, to do nich był ten samiec. Tam jeszcze są reszta tych królików, stąd jest też porozdzielana już, bo niektóre już dwie samiczki są zakocone. Tutaj mamy te króliczki, co też tutaj były. Cześć, młody, cześć. No, co tutaj były na początku, wcinają sobie sianko, no weź łapek, a więc tutaj jest ich 7, tutaj na dole mamy samiczkę, baranka francuskiego, pokaż się, samiczka, no bo dobra, no w każdym razie każdy wie chyba, o którą samiczkę chodzi. To jest ta samiczka. Ja tutaj jej nie będę denerwował, bo ona ma planowany wykot na jutro, więc niech ona sobie tutaj siedzi. Tutaj mamy samiczkę tą czarną. Ona też ma się niedługo kocić. Zresztą jak widać w karmidle aż naprószyła słomy, bo ostatnio próbowała gniazdo coś kleić, ale to chyba jednak poczuła, że jeszcze trochę za wcześnie, bo ona była zakacana po tamtej samiczce. No i tutaj mamy tą samiczkę białą. Widać, że jej się trochę pod gardła złapało, ale ona też jest zakocona, więc na dobre jej to wyjdzie. Wiadomo, że jak samica jest dostaje pod gardła, to już czuć, że jest zapasiona. No ona akurat tutaj jeszcze nie ma tak bardzo dużego tego podgardla, ale jednak trochę ma, więc jakby była zakocona, to na pewno je straci. A zaczynając tutaj od tyłu, jest tutaj ta samiczka wiedeńska, po której właśnie była tam jedna, ta młoda, to jest ta dorosła samica, starsza. Tutaj za nią mamy jedną samiczkę,
To jest akurat po Barance. Tutaj zaraz koło nich, no, tak naprawdę w ich rzędzie jest tutaj kolejna też samiczka baranka. Też sobie sianko wcina. Tutaj mamy samca baranka. Ona akurat teraz odkryłem na czas filmu, ale chwilowo, że nie mam gdzie go przesadzić, to na razie tutaj tak oddzieliłem je. I tak na razie sobie tutaj siedzi. No i w każdym razie go trochę przykrywam, żeby on czasem nie przeskoczył do niej. Chociaż tu trochę wysoko jest, ale jednak tu to jest niższe i tutaj może wyskoczyć, więc wolę go przykryć, żeby nie uciekł. Tutaj zaraz obok mamy tego starego samca. No, starego u mnie, ale ogólnie to nie jest taki stary. Pokaż się tutaj. O, pokazał się fajnie. Tutaj za nim mamy jego syna. Trochę ma ucho tak prze... widać, że mu tak ucho klapie, ale to dlatego, że trochę była mała bójka i trochę on w sensie ucierpiał, że trochę ucho mu lekko rozgryzł, ale to było przez to, że wyskoczyły tam. No chociaż, że teraz tam nie jest zastawione, ale było zastawione, ale i tak wyskoczył. No i przeskoczył tu do niego i tak to wyszło, ale fajnie mu się już to zagoiło. Przynajmniej teraz wie, że nie warto zadzierać z starszymi i mocniejszymi. No bo co jak co, ale ten samiec już jest i już wie jak załatwić takiego, więc no wiadomo, ktoś musi rządzić. Pokazał mu, że rządzi, więc tamten teraz siedzi cicho i już od teraz takiego problemu nie ma, że tamten przeskakuje tutaj do tego samca. Nauczył się. I przechodząc tu zaraz w bok, mamy samczyka, który właśnie jest tym nowym nabytkiem. Zaraz tutaj tylko tą deskę trochę wyciągnę. Ja tutaj ją tak wsadzam, że tutaj żaden królik do niego nie wskoczył z zewnątrz, bo tu nieraz taki jeden królik wyskakuje, więc wolę, żeby nie wskoczył do niego, bo ten by mógł mu narobić trochę krzywdy. No. Jest to samiec, tak jak widać, po belgu szynszylowym, chyba tak się nazywa. Ma takie umaszczenie szaro-białe. No i co tu dużo mogę o nim powiedzieć. Ma 9 miesięcy, w sumie to już 9,5. To chyba mogę powiedzieć jeszcze, ile on waży, a waży około 8 kg prawie. Jakoś tak, no może nie 8, ale 7,5 jakoś tak waży, bo ostatnio go ważyłem, więc teraz może się kręcić gdzieś tak 7,70. No i co, ostatnim króliszkiem stąd jest tutaj ten królik. Jest to też ten po wiedeńskiej samicy. Siedzi sobie on tutaj jak na razie, bo zwolniła mi się tutaj klatka, więc go tutaj przeniosłem. A więc no, to już by chyba było tyle tutaj z tych królików. Kilka królików jeszcze mam w innym miejscu, ale to tam jeszcze klatki kończę, więc to miejsce będzie pokazane na późniejszych filmach. Na pewno je zobaczycie, bo tam przygotowuję klatki na sezon letni, żebym miał trochę więcej klatek. Wiadomo, więcej klatek to trochę większa wygoda, można króliki porozdzielać. No i nie byłoby takiego incydentu jak wtedy, co temu króliczkowi, co te króliki się gryzły. Pomimo, że to były młode króliki dosyć, to i tak to nic nie dało i trochę się pobiły, ale dobrze, że zauważyłem w miarę szybko, je rozdzieliłem, jedynie tylko dwa króliki zostały poszkodowane, ale no cóż, i to chyba na tyle byłoby. Tak jak już mówiłem, zapraszam Was na live'y, które się odbywają co niedzielę. Zazwyczaj tak w godzinach 12, o 12 mniej więcej, w godzinach popołudniowych zazwyczaj robię live'y. No i to by było chyba na tyle. Niedługo się też pojawi filmik
tak naprawdę podsumowujący całą tą całą serię chorób o królikach, chorób królików, więc też wyczekujcie, niedługo się pojawi. Do zobaczenia w następnym filmie i na dzisiejszym live'ie.